Moi drodzy, zwłaszcza droga młodzieży, ta przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, ale nie tylko. Jest napisane w programie, że jest to święta z kazaniem do młodzieży. Ja, prawdę mówiąc, nie rozdzielam kazania do młodzieży od innego kazania, no oprócz kaszki, żeby było jasne, ponieważ mam wrażenie, że do ludzi młodych trzeba mówić jak do dorosłych. Lubią być traktowani jako dorośli. To, że często ich życie im pokazuje, że są dorosłymi, to jest inna kwestia. Natomiast krótka piłka, wymagania i do przodu. Oczywiście kochać i wymagać, żeby było jasne. Dobrze. To tyle na wstępie. Tematem tegorocznych rekolekcji, których wczoraj był jedynie wstęp, takie zagajenie tematu, jest temat wiary. Wiarę dzielimy w teologii na dwa rodzaje. Mamy wiarę naturalną i wiarę nadprzyrodzoną. Najpierw o tej pierwszej parę słów. Czym jest wiara naturalna? Wiara naturalna jest wynikiem tego, że jesteśmy ludźmi. Więc tak siedzimy, patrzcie, że nikt nie siedzi z rękami w kieszeniach, przypadkiem, nie martwiąc się o to, że ja tu słucham, a ktoś mnie w tym czasie okrada. No nie, no tak mamy raczej zaufanie do siebie, prawda? No i to jest takie logiczne. Człowiek nie jest w stanie wszystkiego sam sprawdzić, do wszystkiego sam dojść, wszystko samemu umieć. Są pewne sfery życia, gdzie trzeba zaufać drugiemu człowiekowi. Tak, posyłam dziecko do szkoły, mam nadzieję, że jest nauczyciel, który potrafi uczyć. Idę do lekarza, mam nadzieję, że ten lekarz zna się na robocie i właściwa diagnoza, właściwe leczenie. Oddaję samochód do mechanika, mam nadzieję, że nie wykręci dobrych rzeczy, tylko zreperuje to, co jest złe, no i będę jeździł. Prosta piłka. No i teraz takie pytanie. Czy jest ktoś tu pośród nas, kto nigdy nie był oszukany? Ręka do góry. Nie ma takowych. Drugie pytanie jest trudniejsze. Czy jest tu pomiędzy nami osoba, która nigdy w życiu nie oszukała? Kuba, ty nie podnoś ręki, bo widzę tam, no. I te dzieciątka malutkie też już oszukały? Tak? Już zdążyły? No to jednak widzicie, dzisiaj się ludzie rozwijają szybko. I tu kończy się nauka na temat teologii wiary naturalnej. W sytuacji, kiedy ktoś mnie okłamie, tracę zaufanie i można było powiedzieć koniec wiary naturalnej. Oczywiście, to jest jeszcze kwestia jakości kłamstwa, wielkości materii tej kłamania i tak dalej. Niemniej, gdy kłamie mnie osoba obca, to nawet jeżeli to kłamstwo jest dotkliwe, bolesne, jego skutki odczuwam przez jakiś czas, to jednak człowiek sobie jakoś czasem to podaruje. Ale kiedy kłamie mnie osoba, która jest dla mnie ważna, z którą wiąże jakieś pewne nadzieje, którą kocham, to czasami te kłamstwa powodują, że człowiek nie jest w stanie swojego życia pozbierać. To jest taki pewien mętlik, znaczy takie kółko zamknięte, to zwłaszcza pamiętam do młodych, taka dygresja. Kłamiecie swoim rodzicom, a później się dziwicie, że rodzice wam nie ufają. Zgadza się, że żeby zaufać, trzeba przełamać pewien taki lęk, że co powie mama, czy co powie tato. Natomiast kłamstwo zawsze powoduje, że druga strona nam będzie nie wierzyć. Prosta sprawa. W naszej szkole był taki przypadek bardzo tragiczny. Ja uczę w technikum, więc tam już takie są dorosłe chłopy i dziewczyny też, bo i liceum też tam jest. I dziewczyna rzuciła chłopaka. No i ten tak się do głowy tego nawkładał, poszedł, powiesił się na drzewie naprzeciwko jej domu. Drugi chłopak rzucony przez dziewczynę i tu dziewczyny, proszę mieć trochę w głowie, nie rzucać tych chłopaków, a najlepiej się z nimi nie wiązać za szybko, dopiero kiedy będziecie mądre, dopiero gdzieś koło 20 roku życia, uogólniając, bo to wcześniej nie ma sensu, nie ma po co. Proszę pamiętać, nie rzucać tych chłopaków, bo to słabe uszy się teraz robią. Więc uważajcie. Drugi rzucony przez dziewczynę wsiadł w samochód, rozpędził się i rąbnął w drzewo. Chciał się zabić. Tym razem go odratowali. I kiedy go odratowali, kiedy już tam wyszedł z tego szpitala, pytają, chłopie, coś ty zrobił? Po co ci to było? A on wtedy powiedział, w tamtym momencie moje życie nie miało żadnego sensu. Chciałem kończyć. Czy można życie zbudować na drugim człowieku? Można. Może moja żona, mój mąż, moje dziecko, moja dziewczyna, mój chłopak być dla mnie całym światem. Może. Tylko na miłość boską pamiętaj, że to jest tylko człowiek. Czasami z własnej woli, czasami wbrew swojej woli, czasami na skutek jakichś różnych sytuacji możesz oszukać, skłamać, odejść, zdradzić. Bo to jest tylko człowiek. Chcesz budować życie na drugim człowieku? Proszę cię bardzo. Ale pamiętaj, że możesz doznać zawodu. To zatem na czym budować to życie? Świat wychowuje nasze dzieci zupełnie inaczej. Nasze dzieci, piękne dzieci, nie są wychowywane z myśleniem o drugich. Nie myśl o innych, myśl o sobie. Tak uczymy naszych dzieci. Co ci inni? Ty, patrz. I później mamy, pamiętam takiego jednego, który mówi: o, proszę księdza, o, tymi rękoma, ja sam, wszystko sam. Założył jakąś firmę, ludziom dawał pracę, ludzie go po łapkach całowali, bo robota była, niektórzy jeszcze gdzie indziej. A on, Bóg i Car, pokazywał, rozkazywał. Taka żyłka pękła. I leżał jak roślina w łóżku. I daj jeszcze, Boże, żeby było komu podać szklankę wody. Bóg i Car. My mówimy, że jesteśmy świetni, cudowni, inteligentni, wykształceni. To jest połowa prawdy. Co nam mówi konfesjonał? Dlaczego tak opornie nam się idzie do spowiedzi? A kto chce mówić o sobie, że jest świnią? Konfesjonał pokazuje nam drugą część prawdy o nas, że nie zawsze stajemy na wysokości zadania. Ileż to razy złamaliśmy przyrzeczenia, postanowienia dawane nie Bogu, nie mamie, nie tacie, nie żonie, nie mężowi, sobie. Ileż razy człowiek tak sobie myślał: dobra, teraz coś naprawdę wezmę, teraz się wezmę w garść, będzie inaczej. Tydzień, dwa, z powrotem człowiek w bagno lezie. Pytam moich łebków w szkole, który to wytrzymał do 18 roku życia bez alkoholu. Oni mówią: takie gówniarskie, byle co, byle gówno. Ja mówię: tak? Czemu żeś nie wytrzymał? Takie byle co. Ile takich postanowień żeśmy już połamali w życiu? Ile dobrej woli żeśmy zniszczyli? Pamiętam kiedyś taką młodą żonę, może ze 2 lata małżeństwa. Dramat tej dziewczyny. Przy okazji spowiedzi, dlatego bardzo ogólnie o tym mówię. Przychodzi i już na wstępie zaczyna płakać. Proszę księdza, kocham męża nad życie. 2 lata małżeństwa. Zdradziłam męża. Proszę księdza, ja wiem, jak żyją inni. Ja wiem, jak żyją moje koleżanki, jak żyją moi koledzy. Przecież to wszystko widać. Ale ja, proszę księdza, nie wyobrażam sobie życia bez męża. Pojechali na tak zwane szkolenia, jak to jest teraz modne w tych firmach. Za dnia jakieś szkolenie, wieczorkiem jakaś kolacyjka, muzyczka, winko, nie wiadomo kiedy. I był grzech cudzołóstwa. I kiedy tak płakała, roniła te łzy przy konfesjonale, ja mówię do niej: dobrze się tak stało. Co ksiądz mówi? Ksiądz chwali, że ja zgrzeszyłam, cudzołożyłam? Mówię: nie, tego nie pochwalam. Grzechu nie można nigdy pochwalić. Ale może z tego grzechu wypłynąć dla ciebie pewna myśl, która może się dla ciebie być zbawienna. Zobacz, do czego jesteś zdolna. Czasami mówimy: o, niech ksiądz popatrzy na tamto albo na tamtego. O, proszę księdza, ja to bym tak nie mógł. W życiu bym tak nie zrobiła. Przychodzi inna sytuacja, przychodzi inne zdarzenie, człowiek robi jeszcze gorsze rzeczy niż tamta osoba. Wisława Szymborska powiedziała: tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Łatwo oceniać innych postępowanie. Ale czy człowiek by podobnie nie zrobił, gdyby był w takich sytuacjach? Chcesz budować życie na sobie? Proszę cię bardzo. Ale pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem. To na czym budować to życie? Co ma stanowić jakąś treść tego życia? Może jakaś moda? Teraz chłopaki mają taką durną modę. Już tu do jednego ministranta mówiłem, gdzieś zwiała, siedzi Kubuś. Chodzę w tych durnych skarpetkach. Takie tak zwane stopki. To jest moje zdanie, to nie jest teologia tego, skarpetek. Ale kto w zimie wkłada stopki? Taki mróz. Toż to stawy wam pójdą nie wiadomo kiedy. No No ale co jest moda, to noszę. Pytanie po co? Moda. Można żyć jakoś modą. Te skarpetki to jest taki przerywnik. Można żyć jakoś modą, można żyć jakoś filozofią, można żyć jakoś polityką. Pamiętam takie zdarzenie, już młodzi to w ogóle tego nie pamiętają, nawet nie wiedzą, co to jest komuna, nawet nie wiedzą, co to znaczy, że w sklepie nie ma czegoś, bo teraz w sklepach jest wszystko. Ale jeszcze sam pamiętam, jeździłem z mamą do Drelowa, jestem z Międzyrzeca, czyli jechaliśmy na wioskę do GS-u po buty, dom wariatów. Boże, co to za czasy były. I pamiętam takiego komunistę, prawdziwego komunistę. Nie był żadnym dyrektorem, nie był żadnym kierownikiem, do niczego się nie dochapał. Kiedy padła komuna, to ten dorosły mężczyzna dał wywiad do telewizji i słuchajcie, on płakał jak małe dziecko. Ilu w Polsce było prawdziwych komunistów? No może ze 100. Ktoś powie, słaba historia. Toż było ponad 2 miliony w PZPR-ze, nie mówiąc o innych poumaczanych w służby i tak dalej. A po co Polacy poszli do komuny, do partii? Bo wierzyli, że wszystkim będzie równo? Może niektórzy jeszcze w Radzyniu do dziś mają gdzieś tam pod skarpetami czy pod gaciami w szufladzie schowaną książeczkę PZPR-u, nóż, widelec, czasy wrócą, powiedzą, o, jestem. Poszli dlatego, żeby się odczepili najczęściej. Niektórzy poszli, jakiś awansik, apanarze, korytko, stanowisko. Tamten komunista, 70 lat mający, 45 lat budował komunę. Wierzył w to, że może być na ziemi raj. A kiedy wyszły na jaw te wszystkie zbrodnie komuny, to mordowanie ludzi, to szczucie ludzi na siebie, które do dzisiaj zresztą są skutki w naszej ojczyźnie. Wystarczy patrzeć, kto mówi, dlaczego to mówi, co mówi. To wtedy ten człowiek płakał jak małe dziecko. Mówi, co było warte moje życie? 45 lat, całe dorosłe życie i to się wszystko okazało pic na wodę. Kłamstwo. W 2005 roku w metrze w Madrycie szaleniec detonuje bombę. No dzisiaj to już jest tych zamachów o wiele więcej. Wtedy to był pewien nowum, szok. Wchodzi wariat, detonuje bombę. Naraz ginie ponad 200 osób. I ciekawa reakcja w Hiszpanii, która w tamtych czasach była rządzona przez lewaków, socjalistów. Lewacy doszli do tego, że w Hiszpanii w oficjalnych dokumentach nie było powiedzenia ojciec i matka. Było rodzic A, rodzic B. Bo tam jeden Pan Bóg już wiedział, czy tam 2 chłopy siedziały ze sobą, czy 2 baby, czy chłop z kozą. I nagle w tej lewackiej Hiszpanii mówią, stop, tak nie może być. Musimy stworzyć jakiś kanon zasad, które nazwiemy humanistyczne. A co to znaczy humanistyczne? Pewnie, że nie chrześcijańskie, bo dzisiaj w Europie Zachodniej, jak to jest chrześcijaństwo, Chrystus, Kościół, to jest B. Żygać się chce. Wszystkie dziadostwo łykają jak pastylki. Ale nie Kościół, nie chrześcijaństwo. Tylko co z tego? Możesz mieć nie wiadomo jak święte wartości. Możesz mieć nie wiadomo jak wielkie wartości, które ktoś podepcze, przejdzie i się nawet nie odwróci. Chcesz budować swoje życie na jakiejś modzie, filozofii, polityce? Proszę Cię bardzo. Ale zapytajcie starszych, ile takich mód, filozofii, polityk już minęło i nikt już o tym nie pamięta. Celowo czytałem dzisiaj tę Ewangelię o domu na piasku i na skale, dlatego, że chciałem pokazać, że to wszystko, co chcemy budować tylko na sobie, tylko na drugim człowieku, tylko na jakiejś filozofii, modzie i tak dalej. To są wszystko domy na piachu. I Pan Bóg będzie nam pozwalał rozwalać te domy na piachu. Bo Panu Bogu chodzi o zupełnie coś innego. Ile Pani chce żyć lat tu w Bereciku? No, wiecznie. A Pani? Też wiecznie. A Pan? Ale zgodna parafia. No dobra, rozwalili mi kazanie. No trafiło na pobożnych, co poradzę. W każdym razie, tu z tego tematu nie ciągnę. Michał. Dobra, summa summarum. Pan Bóg chce dla nas wieczności. Pan Bóg nie chce dla nas 80 lat. Dzisiaj jakbyście słuchali, co tu się działo w kościele rano, to tragedia. Albo 80, albo 100. No niektórzy schodzili na 70. Jeden to aż 50 się przeraziłem, bo to trzeba by się pokować, ale... Pan Bóg nie chce ci dać 100 lat. Pan Bóg nie chce ci dać 200 lat. Pan Bóg chce dać ci całą wieczność. I dlatego będzie rozwalał te wszystkie domy na piachu, jeśli stoją w drodze przeciwko Tobie, Twojemu zbawieniu. To jest zasadnicza różnica pomiędzy ludźmi wierzącymi, a ludźmi niewierzącymi. Człowiek wierzący żyje tak, by jego życie kończyło się trumną. A człowiek wierzący żyje tak, że wie, że po tej trumnie jest zdecydowanie coś dalej, coś więcej. I to jest zasadnicza różnica między człowiekiem wierzącym i niewierzącym. Inna optyka patrzenia. Idę kiedyś w Ziemi Świętej, moja grupa pielgrzymkowa, jesteśmy tam gdzieś u Arabów na targu. No i tak się idzie. Moje kobiety z grupy idą, klną jak szewc. Kobiety też potrafią kląć jak szewc. Ja mówię, siostry, na miłość boską, zlitujcie się, Ziemia Święta, folgujcie. Ksiądz usłyszał. Co tam ksiądz? Ksiądz to nie takie rzeczy słyszał. Ale czy wy się zastanawiacie, czy to Pan Bóg słyszy? Kochani, ile świństw, ile łajdactw byśmy w życiu nie zrobili, gdybyśmy naprawdę wierzyli, że będzie życie wieczne. Cały świat, w którym żyjemy, tłucze w głowie tym naszym kochanym tutaj łebkom i dziewczynom, że liczy się tylko teraz. Dlatego oni nie myślą o swoich stawach w nogach, że w moim wieku będą cierpieć. Noszę durne skarpetki. Cały świat cały czas mówi, żyjesz tu i teraz, nie myśl, co będzie potem. W ogóle świat, w którym żyjemy, nie cierpi ludzi myślących. Dać papkę, nakarmić, papu i do piachu. Tak działa ten świat. Mówią, że religia jest wrogiem myślenia, że religia jest nienaukowa. Ja bym zapytał, w co wierzą ci, co nie są religijni, byście się zdziwili. No to może taki przypadek dam, ale wyskakuje z tematu, ale to nic, dam taki przypadek. Taka znajoma mama lektora, w Rykach, kiedy żeśmy się spotkali na kawie, opowiedziała o takim zdarzeniu. Spotkała się ze swoją koleżanką ze studiów, kobiety wykształcone. No i tak siedzą w tej kawiarni, piją kawę i ta patrzy, a u Hanki medalik wisi. Ja mówię, co ty, nosisz medalik? No tak. No chyba żartujesz. To jest ciemnogród. To zacofanie. Przecież dzisiaj nikt w to nie wierzy. No co ty? Hanka była grzeczna. Nic nie odpowiedziała na ten temat. Dopiły spokojnie kawę i słuchajcie, na koniec tej kawy koleżanka mówi tak, słuchaj, byłam na takim szkoleniu i na tym szkoleniu dali nam takie pajacyki. I wyciąga ze swojej torby szmacianego pajacyka. I mówi tak, powieś go w domu sobie na ścianie, jak ci będzie ciężko, to do niego mów. Ty wiesz, jak to pomaga? Hanka zrobiła oczy jak 5 zł, mówi, wiesz co, u mnie w domu wisi święta rodzina i niech tak zostanie. Im bardziej człowiek odchodzi od Boga, tym bardziej idzie w dziadostwo. To bardzo prosto widać. Człowiek, który jest wierzący, ma zupełnie inną perspektywę. Ma perspektywę nieba. To nie znaczy, że chce uciekać z ziemi. To nie znaczy, że gardzi ziemią. To nie znaczy, że zaniedbuje ziemię. Ale tak żyje na tej ziemi, bo wie o wieczności. Czasami zastanawiamy się, dlaczego ludziom, którzy nie wierzą w Boga, żyją bez Boga, żyją wbrew Bogu, tak się super powodzi. Wszystko mają. Kasy jak lodu, chałupy, samochody, ileś dziewczyn. I czasami może mamy taki żal do Pana Boga. Po co ja chodzę do kościoła? Co ja z tego mam? Już kolana mnie bolą od modlitwy. Garb rośnie na plecach. A tu jeszcze dziecko w narkotyki lezie, a to mąż alkoholik, a to jeszcze coś ze zdradą małżeńską, a to może jeszcze coś z pracą, a to może jaka choroba. A tam ci, co nie chodzą do kościoła, Boże, wszystko dobrze. A ja wtedy pytam, gdzie znajdziesz w Ewangelii takie zdanie, gdzie Jezus mówi, chodź za mną, a twoje życie będzie różowe, kolorowe, usłane różami. Jezus mówi zawsze uczciwie. I to Jezus zawsze będzie przebijał ten świat, zawsze będzie przebijał te wszystkie propagandy, bo Jezus jest uczciwy do bólu. Chodź za mną, ale weź swój krzyż. Bo Jezusowi nie chodzi o to, żeby dać ci 100 lat. Jezusowi chodzi o to, żebyś był szczęśliwy wiecznie. Szczęśliwy tu na ziemi, ale szczęśliwy wiecznie. Tutaj dla młodych powiem taką rzecz, że są książki w życiu. Coś takiego, co się czyta. Wiem, że to jest dosyć trudne, ale uwierzyć, że coś takiego istnieje, ale są książki. Jest taka książka Ognień Mieczem. Raczej pewnie nie jest w waszym księgozbiorze, bo to niestety jest długie. Ale tam jest taki piękny obraz, kiedy jest bitwa, nie wiem, pod Kamieńcem Podolskim. Potężny zamek, potężne mury i nieprzyjaciel, który stoi, rąbie z armat w te mury, aby tylko zdobyć. I dopóki trwa obrona, trwa atak. Ale kiedy obrońcy już nie mają czym się bronić, nie mają amunicji, żywności, może nie mają już ludzi, wywieszają białą flagę, poddają się. Otwierają podwoje, nieprzyjaciel wchodzi, plądruje wszystko, bo przecież to już jest jego. Czemu być dobrym to jest tak trudno? Czemu żyć w czystości jest tak trudno? Czemu być wiernym w małżeństwie jest trudno? Bo zobacz, kiedy chcesz walczyć o to, co Boże i święte, to całe diabelstwo stoi ze swoimi armatami i rąbie, abyś odpuścił, abyś zrezygnował. Płynę kiedyś na kajaku z takim łebkiem. Jak mówię łebek, to chodzi mi o chłopaka. To nie chodzi o to, że kogoś tamtego, nie? Ale to łebek, nie? W każdym razie płynę z takim łebkiem. Ja jego brata uczyłem wcześniej w technikum i on mówi tak, proszę księdza, co ja mam zrobić? Mówię, co się stało? Co ja mam powiedzieć moim kolegom, którzy chcą mnie namawiać na piwo? Ja jeszcze nie mam 18 lat. Ja mówię, Łukasz, ty chyba jesteś głupi. Ty... Człowiek, który ma zasady, ma się głupkom tłumaczyć, że nie pijesz? Niech się głupki tłumaczą, czego piją, jak nie mają zasad w życiu. Mówi, no, może ma ksiądz rację. Mówi, wie ksiądz co? Mojemu bratu, zanim skończył 18 lat, proponowali cały czas piwo. Chodź z nami, postawimy ci. Wszyscy byli chętni stawiać piwo. Skończył 18 lat, nikt już nie zapraszał na piwo. Ogólna zasada działa, równej w dół. Módlcie się o takich przyjaciół, którzy was będą ciągnąć w górę, a nie w dół. Kiedy starasz się w życiu być dobrym, kiedy starasz się w życiu być uczciwym, kiedy w życiu starasz się być człowiekiem prawym, całe diabelstwo aż piszczy, żeby cię rozwalić, żebyś zrezygnował. Znacie Nergala, tak zwanego szatanistę. Adam Darski na jednym ze swoich koncertów bierze Pismo Święte do ręki, rwie kartki tego Pisma Świętego, rzuca w tłum i rzuca hasło, żryjcie to i tak dalej. Tłum dzikusów skacze po tym. Został podany do sądu o obrazy uczuć religijnych, a sąd w imieniu Rzeczpospolitej pod polskim orłem, skazał, powiedział, że on tak może, bo on jest artysta. Popatrzcie łaskawie, z kogo albo z czego artyści, aktorzy sobie pozwalają kpić. W tamtym roku Teatr Powszechny, sceny seksu z figurą papieża, wkładanie flagi Watykanu w tyłek. Może ze 2 lata temu wielki wernisaż, wielki pokaz prac, goły chłop przewraca się przy krzyżu. Matce Boskiej na jednej okładek wsadzili maskę przeciwgazową na twarz. Kiedy ich pytają, co to jest? Sztuka. Jestem artysta. Ja jeszcze nie widziałem cwaniaka artysty, który by sobie z Gwiazdy Dawida zażartował. Zresztą widzicie, co się dzieje w Polsce, kiedy powiedziano, że nie ma polskich obozów śmierci. Gwałt, jesteśmy oskarżeni za antysemityzm. Bo tylko Żydzi mają prawo do Holokaustu. Ja nie widziałem cwaniaków artystów, żeby sobie zakpili z półksiężyca muzułmanów, bo pewnie by już żywi ze sceny nie zeszli. Ale z chrześcijaństwa chrób ta co chce ta. Kop! Śmiej się! Bo jesteś artystą. I kiedy Darski został uniewinniony przez sąd, dziennikarze pytają, co pan na to powie, jak pan to skomentuje? A on robi znak szatana i mówi, diabeł wygrał. Może miesiąc, dwa minęło od tego zdarzenia, Darski dostał pracę w telewizji publicznej. Nie w TVN-ie, nie w Polsacie, w publicznej, która mówi, płaćcie abonament, bo nie mamy z czego żyć. A zarabiał za jeden odcinek programu pewnie więcej niż niektórzy przez cały rok pracy. Drodzy młodzi przyjaciele, mam dla was propozycję. Chcesz mieć kasy? Chcesz mieć władzę, stołki, apanarze? Idźcie stąd. Zostawcie Boga. Zostawcie Kościół. Zostawcie przykazania. Żyjcie tak, jak ten świat mówi. Gryź, kop, podkładaj świnie. Łam po plecach, aby do celu. Koryto jest tylko jedno. Tylko jest jedno pytanie, od którego nigdy nie uciekniesz i które wróci jak bumerang. Ile ty chcesz żyć lat? Jeśli twoje życie ma kończyć się trumną, to Kościół jest bez sensu. Ale jeżeli istnieje coś więcej, to warto się zastanowić. I na koniec pewne zdarzenie, które miało miejsce już kilkanaście może lat temu. Jechałem sobie na rekolekcję w samochodziku, sutanna złożona z tyłu, koloratka również, nie widać, że jestem księdzem. Stoi kobieta przy drodze, macha, czy ją podwiozę, niech pani siada. Słyszy Piotra Rubika, muzyka jakaś tam leciała na płycie. Mówi, widzę, że pan słucha muzyki religijnej. No tak czasami słucham. Wie pan co, ja też tak słucham, bo kiedy słucham, to moja wiara się buduje. I niepytana zaczyna opowiadać o swoim życiu. W wieku 30 paru lat umarł jej mąż. Najmłodszy dzieciak, z 5 dzieci zostało, najmłodszy dzieciak, taki berbeć malutki. Wracają po pogrzebie, on pyta, mamo, jak tatuś wstanie, myśmy go ziemią przysypali. Matka dziecku tłumaczy przez łzy, ale dziecko to jeszcze nie ten czas, nie pojmie. Wrócili do domu po pogrzebie, okazało się, że w czasie pogrzebu ktoś chałupę okradł. Co myśmy tam mieli? I to zabrali. Pół roku później zwarcie elektryki, drewniana chałupa spłonęła. Chodziłam od domu do domu, żebrałam o jedzenie. Ileż razy miałam chęć, żeby coś ukraść. Ale niech pan mi wierzy, nigdy nie wyciągnęłam ręki po cudze. Bo ja wiedziałam, że nad tym wszystkim jeszcze jest Bóg. I kiedy wychodziła z samochodu, mówi do mnie, niech pan się za mnie modli. Moja wiara jest słaba. A kiedy odjechałem, to wówczas paroletni ksiądz zapytałem siebie, jaka jest moja wiara? Czy ja wierzę, że w tym wszystkim, cokolwiek dzieje się w moim życiu, jest jeszcze Pan Bóg? Że nad tą całą niesprawiedliwością tego świata, zła, które mnie dotyka, krzywdy, którą mogę przeżywać, jest jeszcze Pan Bóg, który jest moim Ojcem. Z tym pytaniem dzisiaj was zostawiam. Jak damy radę, dożyjemy, to jutro pójdziemy krok dalej. Amen.